Serdecznie witam wszystkich w kolejnym odcinku. Słuchajcie, kochani, dzisiaj przeniesiemy się w magiczny świat języka niemieckiego. Będziemy podróżować po Austrii i po Niemczech. Od razu mówię, że niestety tenże wspaniały, piękny, bardzo sympatyczny, kochany przez nas wszystkich język niestety jest dla mnie obcy. Maksimum moich możliwości germanistycznych to Milk Szokolade, Gertruda Volkswagen Zweizylinder Gut. Chyba to są takie jakieś wyrażenia, zwroty, które potrafię powiedzieć, oczywiście, które nic nie znaczą. Kochani, słuchajcie, a tylko będziemy korzystać z pracy, którą wam bardzo polecam, z książki Nicholasa Godricka Clarka Okultystyczne źródła nazizmu. Tak, będziemy mówić o wrednych nazistach, a tak naprawdę skąd się wzięli. Opowiemy sobie o jednej, ale za to bardzo istotnej postaci, którą można nazwać takim troszeczkę papą Smurfem nazistów, albo może dziadkiem Smurfem nazistów, człowiekiem, który w ogromnej mierze przyczynił się do powstania nazistowskiej, może nawet nie tyle ideologii, co mitologii, która bardzo wpłynęła na tenże ruch, jeden z najważniejszych ruchów politycznych XX wieku. Co by o nim nie mówić? Będziemy mówić o niejakim Guido von Liście, a w zasadzie Guido Liście, Guido List, dlatego że ten przyimek von to sobie, który tam generalnie w języku germańskim oznacza arystokratyczne pochodzenie ze szlachty, z wyższych warstw społecznych, tenże nasz bohater sobie go tak troszeczkę w późniejszych czasach przytulił, dlatego że bardzo pasowało to do jego ideologii, ale o tym później. Słuchajcie, kochani, więc jesteśmy w XIX wieku, w Niemczech, ale w tych takich trochę innych Niemczech, bo jesteśmy w Austrii. Austria to jest tak naprawdę jakaś opcja Niemczyzny, południowa, katolicka opcja. Moim zdaniem ta bardziej chyba, mimo wszystko dla Polaków, bardziej sympatyczna i bardziej strawna część Niemczyzny, w przeciwieństwie do tej północnej, prusackiej, luterańskiej. Ale kochani, nasz bohater jest twórcą takiego ruchu, poglądu, który został przez niego samego ochrzczony ariozofią. To taki bardzo tajemniczy termin chyba w tym momencie i sobie go będziemy wyjaśniać. Otóż ta, że ariozofia jest to teozofia ariów. Teozofia ariów. Co ten człowiek opowiada? Słuchajcie, kochani, na to, że ariozofię, którą to wyjaśnimy, składały się dwa zasadnicze elementy, dwa filary, dwie nogi, na których stał ten twór intelektualny, a w zasadzie pseudointelektualny bełkot. Była to noga teozofii i pangermanizmu. Słuchajcie, kochani, zaczniemy sobie najpierw od pangermanizmu. Powiemy sobie, skąd wynikał i czym był pangermanizm w monarchii austro-węgierskiej. I żeby sobie to wyjaśnić, musimy zacząć od sytuacji, która panowała w Austrii w drugiej połowie XIX wieku. Pozwólcie, że będę korzystał ze swoich notateczek. Słuchajcie więc, kochani, przede wszystkim mamy do czynienia z przegraną Austrii w wojnie z Prusami w 1866 roku. Potem była wojna z Francją pruska i Niemcy się zjednoczyły, ale to było zjednoczenie na modłę pruską, tak zwane Kleindeutsch. Od razu mówię, że będę tutaj stosował jakieś niemieckie terminy i prawdopodobnie będę je potwornie kaleczył, za co oczywiście serdecznie wszystkich, szczególnie wyczulonych, jeśli to słuchają, germanistów, przepraszam. Więc mieliśmy do czynienia z tym zjednoczeniem Kleindeutsch, kiedy to Prusy zjednoczyły Niemcy, a nie Großdeutsch, kiedy to Niemcy zostałyby zjednoczone przez Austrię i cesarza, który rezydował we Wiedniu, jak to mówiono w Galicji, tylko mieliśmy cesarza w Berlinie. Nową dynastię, prawda, z Wilhelmami. Kochani, w tejże Austrii, która to pamiętamy, była takim krajem multikulturowym. Było tam bardzo dużo Słowian. Niemcy tak naprawdę, ci Austriacy, stanowili jakąś tam mniejszość. Przede wszystkim był w skład tego członu, potem wchodziło państwo węgierskie, królestwo węgierskie. Cesarz Austrii był zarazem królem Węgier. Mieliśmy więc właśnie Węgrów i mieliśmy rzesze narodów słowiańskich, Polaków, Czechów, troszkę Ukraińców,
Słowaków, Słoweńców, te wszystkie bałkańskie narody, plus jeszcze do pewną ilość jeszcze Włochów. Więc kochani, był to tygiel narodów, państwo multikulturalne, państwo, które powinno być teraz pokazywane jako państwo, które powinno być wzorem postępu praw człowieka, integracji. Nie wiadomo z jakich przyczyn jest cały czas pokazywane jako źródło obskurantyzmu, zacofania, konserwatyzmu. Przecież to było państwo multikulturowe, które na dodatek nie posiadało kolonii. Wtedy każde mocarstwo chciało mieć kolonię, a Austria kolonii nie miała. Kochani, więc słuchajcie, jaką tam mamy sytuację? Niemcy tworzą tak zwane grupy folkistowskie. Mamy folkistowski ruch w Austrii. Słowo folk to znaczy po niemiecku lud. Mamy na przykład Volkswagen, czyli samochód ludowy, samochód dla wszystkich. Mieliśmy Volkssturm, czyli te oddziały, które już tam pod koniec wojny, kiedy już Niemcy naprawdę słabo sprzęgli, Hitler wysyłał praktycznie dzieci uzbrojone w Panzerfausty, żeby zatrzymały Armię Czerwoną już na przedmieściach Berlina. Ale ruch folkistowski to było coś więcej. Ruch folkistowski to był taki ruch ludowy, ale ludowość rozumiana bardzo szeroko. Rozumiana także jako zachwyt nie tylko nad kulturą Niemczyzny, ale także nad krajobrazem, nad przyrodą, która stanowiła jakby integralny czynnik kultury niemieckiej. Więc mamy od 1885 roku te ruchy folkistowskie zjednoczone w takiej organizacji Vereine. Upamiętniali ci członkowie grup folkistowskich wydarzenia z historii Niemiec. Pasjonowali się niemiecką literaturą, mitologią, uprawiali sport, naturyzm, ekologię, promowali wegetarianizm, zajmowali się śpiewem, śpiewami churalnymi. Teraz pewnie by robili jakiś folk metal, albo może by robili jakieś rapsy, ale wtedy modne były śpiewy churalne. Były także organizacje studenckie, zrzeszone w niejakim Burschenschaften. Niemcy czuli się zagrożeni w wielonarodowej monarchii. Mieliśmy do czynienia z takimi wydarzeniami jak wprowadzenie klasy słoweńskiej do szkoły w Celje w Krainie w 1895 roku. A w roku 1897 hrabia Kazimierz Badeni, premier ceka monarchii, wprowadził obowiązek posługiwania się językiem czeskim dla urzędników na Czechach i Morawach. To dla Niemców było nie do pomyślenia, jak to my musimy się nauczyć, żeby być urzędnikiem w Czechach i Morawach języka podległych nam Słowian, to było nie do pomyślenia. Wydarzenia te spowodowały furię pangermanistycznych Niemców, nacjonalistów, starcia z policją i rozwiązania Vereine. Otóż Niemcy po prostu, Niemcy mieszkający w Austrii, wielu z nich doszło do wniosku, że oni nie są tej jakiejś ceka monarchii, która tutaj robi jakieś pozytywne ruchy względem Słowian, która tutaj respektuje te jakieś mniejszości narodowe. Lepiej nam będzie, jak zjednoczymy się z Niemcami, jak Austria zostawi tych Słowian, tylko po prostu wstąpi do Wielkiego Cesarstwa Niemieckiego, pangermańskiego. To właśnie ruch pangermański, czyli po prostu zjednoczenia wszystkich Niemców, bez względu na to, w jakim kraju żyją. Jednym z takich przejawów działalności ruchu pangermańskiego był jego antykatolicyzm, gdyż tutaj widziano, że ten rząd austriacki, bardzo katolicki, jest właśnie katolicki, zarazem otwarty na Słowian. Główną postać ruchu pangermańskiego był niejaki Georg von Schönerer, żyjący w latach 1842-1921, polityk i poseł. Jego zwolennicy nazywali go Führerem, wprowadził pozdrowienie Heil. Zwalczał klerykalno-konserwatywną słowianofilski rząd CK, czyli cesarsko-królewski. Oburzał się na przykład i bardzo protestował na pracę słowiańskich księży w niemieckojęzycznych parafiach katolickich. Tak? Pamiętajmy o tym, że chociaż była liturgia po łacinie, to jednak kazania były w języku tym ludowym, tak? Także czytania. Jak tam ksiądz potem wchodził na ambonę, już nie czytał przy ołtarzu, to kazania
Przepraszam, czytania i ogłoszenia parafialne, jak ktoś był kiedyś na mszy trydenckiej, to właśnie są w języku narodowym. I słuchajcie, kochani, więc mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że tam jednak mieszkali ludzie danej narodowości i ci Niemcy się czepiali, że jak to my tu mamy jakąś niemiecką parafię, a tutaj nam jakiś na przykład Czech czy Polak pracuje wśród nas, nawet jeżeli ten Polak na przykład doskonale się posługiwał językiem niemieckim, oczywiście. Więc powstała taka akcja, która się nazywała Los von Rom, czyli zerwania z Rzymem. Rozpoczęła się ona w 1898 roku, trwała do 1910 i generalnie rzecz biorąc było to nawracanie niemieckojęzycznych katolików mieszkających w Austro-Węgrzech na protestantyzm, głównie na luteranizm. Chodziło o to, żeby pokazać, że zerwijmy z tym katolicyzmem, który jest otwarty na Słowian, na tych podejrzanych jakichś takich ludzi niższej kategorii, który tutaj dąży do jakiegoś zjednoczenia i pokoju w ramach tych różnych narodowości, tylko przejdźmy do prawdziwej religii niemieckiej, którą jest luteranizm. Ta akcja była, no, czy była skuteczna, to tak nie do końca wiadomo, ale podobno około 30 tysięcy Niemców przeszło na luteranizm w tym okresie, głównie właśnie w Austrii, w Czechach. No i była to też taka akcja, która po prostu no, bardzo, bardzo zaszkodziła Kościołowi katolickiemu w Austrii, oczerniła go, pokazywała oczywiście Kościół z jak najgorszej strony. Więc kochani, mamy więc tą część jakby pangermanistyczną. Tutaj jeszcze trzeba byłoby do klimatu intelektualnego, do klimatu duchowego, który się wtedy w krajach niemieckojęzycznych tworzył i który był pożywką dla tych nowych nacjonalizmów, które potem się spotkały z okultyzmem, o którym będziemy zaraz mówić, należy dorzucić także oczywiście teorię Darwina. Najsłynniejsi niemieccy darwiniści to Ernst Krauss, Otton Amon, Ludwig Woltmann i takim organizacyjnym przejawem darwinizmu w Niemczech była Liga Monistyczna, organizacja promująca darwinizm, eugenikę i jakżeby to inaczej, rasizm, czyli najmodniejsze, najbardziej postępowe ideologie, które wtedy w Europie kwitły. Założona została w 1906 roku przez Ernesta Haeckla. To był taki główny buldog Darwina w Niemczech w tym okresie. Kochani, i teraz przejdźmy jakby do tej drugiej nogi, o której będziemy mówić o wiele dłużej, do podłoża okultystycznego. Słuchajcie, co to jest okultyzm? Jest to zachodnia tradycja ezoteryczna, tajemnicza. Jej przejawem był gnostycyzm, neoplatonizm, kabała, magia. Czyli generalnie rzecz biorąc te wszystkie ruchy, które tak naprawdę są zaawansowanym poganizmem, które mówią, szukaj Boga w sobie, ubóstwiaj się jakby sam, poznaj tajemną wiedzę, która sprawi, że będziesz w jakiś tam sposób lepsza, tak? Ezoteryczna, dla wybranych, w przeciwieństwie egzoteryki, dla wszystkich, tak? W tym sensie katolicyzm jest religią oczywiście egzoteryczną, dlatego że nie ma żadnej doktryny tajemnej. Wszystkich obowiązuje ta sama doktryna. Co najwyżej oczywiście mają różne obowiązki względem stanu, czy na przykład kondycji życiowej, na przykład zupełnie inne będą obowiązki wobec osoby pełnej, zdrowej, władz psychicznych i duchowych, a na przykład do osoby upośledzonej intelektualnie, no ale to są już zupełnie inne kwestie. Więc słuchajcie, tutaj taką najważniejszą postacią, której trzeba zacząć, jest niejaka Helena Pietrowna Bławacka. To była taka Rosjanka, awanturnica, kobieta, która jeździła po świecie i zatruwała ludzi swoimi różnymi chorymi rojeniami. Założyła ona towarzystwo teozoficzne z siedzibami kolejno w Nowym Jorku, w Madrasie w Indiach i w Londynie. I napisała dwie takie główne książki. Izys odsłonięta w 1877 roku. Była to praca pełna plagiatów, uznająca Egipt za źródło wiedzy. No taka była moda wtedy na te odkrycia archeologiczne, odkrywano egipskie starożytności i wszystkie te klimaty okultyzmu, ezoteryzmu. Pamiętajmy, że to był wtedy czas, kiedy zaczął się spirytyzm. To była w dużej mierze rzeczy, które były taką romantyczną reakcją na ówczesny postęp, na ówczesny pozytywizm, na postęp nauki i technologii.
Ale z drugiej strony jest to oczywiście także taki normalny nurt, który występuje w kulturze po prostu człowieka prawdopodobnie od tysięcy lat. Więc kochani, ale taka najważniejsza praca to Doktryna Tajemna z 1888 roku. I teraz naprawdę zawnijcie pasy, włóżcie hełm, włóżcie sobie jakieś ochraniacze, gdyż naprawdę będzie ostra jazda i będzie naprawdę dosyć duża dawka, jak to się mówi, lol contentu i szurowiedzy do przyjęcia, także uwaga. Więc, tak jak mówiłem, jest to główne dzieło Blavatskiej. Książka miała być rzekomym komentarzem do hinduskiej księgi, którą to autorka rzekomo znalazła w zaginionym klasztorze gdzieś w Himalajach. Podstawowe założenia teorii wynikającej z tej książki to Bóg, który jest panteistyczny i emanuje z siebie świat. Fohat jest to swego rodzaju duch święty, manifestujący się w postaci praw natury. Prawo cykliczności. Wszystko wraca do punktu wyjścia i stworzenie zaczyna się na nowo. Tak mityczny wąż Uroboros, który połyka własny ogon, tak? Świat jest niejako pulsujący. Najpierw powstaje, rozwija się, a potem się zwija i potem jakby wybucha na nowo. Można by to językiem dzisiejszej tam astrofizyki opowiadać, o ile ja mam pojęcie o dzisiejszej astrofizyce, a nie mam żadnego. Słuchajcie, kochani, teraz najważniejsze. Ludzkość w każdym cyklu astralnym przechodzi przez 7 faz. Pierwsza faza to rasa astralna. Powstała w jakiejś niewidzialnej, świętej krainie, rasa w zasadzie przedludzka, nie posiadająca do końca ciała. Mamy rasę hyperborejską, która narodziła się na dawnym kontynencie polarnym. Są takie wierzenia i przekonane w wielu szulskich teoriach, że gdzieś tam na północy był taki polarny kontynent, Hyperborea. Z tego co wiem, przynajmniej część Conana Barbarzyńcy się tam toczy akcji. Mamy rasę lemuryjską. Krzyżowała się ona z niższymi rasami, co doprowadziło do jej upadku. Późniejsi kontynuatorzy myśli Guido von Lista, jeszcze do Guida żeśmy nie przeszli, ale późniejszy na przykład niejaki Lanz, to właśnie te wydarzenie będzie interpretował jako chrześcijański grzech pierworodny. Takie to były pomysły. Kochani, tylko teraz co to ta Lemuria? Nie wiem, czy wszyscy kojarzycie. Otóż na pewno wszyscy wiecie o Atlantydzie. Oczywiście o Atlantydzie też będzie. Nie ma żadnej takiej teorii bez Atlantydy i jakiegoś nawiązania do niej. Jest to zbyt łakomy kąsek, żeby się tym nie pożywić. Ale każdy z głównych trzech oceanów posiada swój rzekomo zaginiony ląd. Atlantyk posiada Atlantydę. Na Pacyfiku rzekomo był wielki kontynent Mu. No, Atlantyk, przepraszam, Pacyfik rzeczywiście jest duży i tam na jakiś kontynent by się pewnie zmieścił, nawet nie mały. Na Oceanie Indyjskim rzekomo miała być Lemuria, taki kontynent, który gdzieś tam był, a nazwa jest od lemurów, bo podobno lemury z Madagaskaru są podobne, czy wręcz takie same jak jakieś lemury z Indonezji czy z Indii i to miałoby rzekomo oznaczyć, że gdzieś tam musiała być jakaś masa lądu i te lemury sobie tam po tym lądzie przechodziły. No taka to jest niby Lemuria. Kochani, potem mamy rasę atlantycką, zniszczoną przez potop. Byli to giganci, którzy dysponowali wielką siłą psychiczną, Fohat. Potem jeszcze też wielu twórców tych prenazistowskich pisało o Atlantydach, o tym, że mieli latające maszyny, dysponowali ogromną siłą. No generalnie takie wszystkie historie, które potem gdzieś są u Denikena, u tego typu twórców, jak widzimy, to są pomysły, które nie narodziły się w XX wieku. I potem mamy rasę aryjską i potem kolejne rasy, które się degenerują i generalnie chodzi o to, żeby tą rasę aryjską odrodzić. Słuchajcie, kochani, ludzie przyszłości po tym właściwym odrodzeniu mają stać się władcami wszechświata, w pełni dysponować energią Fohat, podróżować po galaktykach i podbić cały wszechświat. Normalnie gwiezdne wojny mają być. Tajna hierarchia. Otóż tutaj według Błowackiej, kiedy Lemurianie popadli w bezeceństwo, to znaczy skrzyżowali się z niższymi rasami, tylko hierarchia wybranych pozostała czysta. Utworzono lemuriańsko-atlantycką dynastię królów kapłanów. Mieszkali oni na wyspie Szambala, na pustyni Gobi. Wyspa na pustyni. Trochę to dziwne,
Podobno ta Szambala to albo miała być oaza, albo na tej pustyni Gobi miało być jakieś jezioro czy morze i tam miała być wyspa. Ewentualnie jeszcze spotkałem się z wersją, że Szambala to rodzaj jakiejś podziemnej krainy. Wiąże się to z tymi wszystkimi historiami o tym, że Ziemia jest pusta bądź częściowo pusta w środku i tam jest jakaś kraina Szambala, jest też podobno Akharta, gdzie jest jakieś królestwo, gdzie pewnie rządzą jakieś Thor czy nie Avengersi. No tutaj to radzę sobie samemu zgłębiać. Mistrzowie z tej Szambali, niejaki Moria i Kot Homi, przekazali wiedzę bławackiej, by uratować rasę aryjską od zagłady i zdominowania przez niższe rasy. Więc to jest te podłoże okultystyczne. Te wszystkie pomysły stały się, były się gdzieś tam w całym świecie, robiły się popularne. Przedostały się także do Niemiec. I tutaj powstało niemieckie Towarzystwo Teozoficzne w roku 1884. Potem ono upadało, potem się reinkarnowało w coś nowego, potem się dzieliło, ale to wszystko jakoś trwało. Była ogromna ilość różnego rodzaju książek, periodyków i tak dalej. Tutaj autor dosyć szczegółowo to omawia. My nie będziemy się w to bawić, ale takie dwie główne gazetki, które wychodziły przez lata i opowiadały o tych problemach, to Der Sphinx i Lotus Blüchen. To chyba znaczy kwiat lotosu, a Der Sphinx to chyba rozumiemy. Więc teraz już przejdźmy do naszego bohatera. Mamy już te dwie nogi, na których może stanąć, nogę pangermańskiego nacjonalizmu, czyli Austriaków, którzy patrzą na Berlin i mówią, my wolelibyśmy tam, bo nam się ta monarchia katolicko-słowiano-filsko-klerykalno-multikulturalna kompletnie nie podoba i my wolimy Ein Reich, Ein Kaiser, Ein Deutschland, nie wiem. Więc mamy tego Guido von Lista, powiedzmy sobie coś o jego życiu. No właśnie, połączył on teorię bławackiej i pangermanii, stworząc ariozofię. To będziemy szczegółowo omawiać, co a ta ariozofia miała być. Urodzony 5 października 1848 roku we Wiedniu, w rodzinie kupieckiej, to ten rok, w którym to Franciszek Józef I objął władzę. On rządził bardzo długo. 68 lat. Cesarz pan. Formalnie katolik. Od młodości kochał podróże, przyrodę, wycieczki, kajakiem. Pewnie teraz by jeździł rowerem. Słuchajcie, w 1862 roku wizytował katakumby w katedrze świętego Stefana. To ta taka główna katedra w Austrii. Tam parę lat temu, tak pozwólcie, że bieżączki walnę, jest taki wybitny kardynał Schönbrunn, gwiazda posoborowego kościoła, przepraszam, który tam zorganizował fajną imprezę z czterema literami. Się zapoznajcie, ale to już może przestanę, bo odcinamy się od bieżączki, ale to jest rzecz po prostu taka, że to się naprawdę robi słabo i przykro. To się trzeba modlić, to się trzeba modlić tak naprawdę. Kochani, więc wziął te katakumby za pogańską świątynię. Złożył tam ślubowanie, że odbuduje kiedyś świątynię Wotana. Publikował w gazetach takich jak Heimat, Deutsche Zeitung, Neue Welt, Ostdeutsche Rundschau. Miał pewne związki z protestantyzmem. Wziął drugi ślub w kościele luterańskim w 1899 roku. Miał także spotkanie z biskupem starokatolickim Nitelem von Warnsdorfem w 1898 roku, nawet 6 grudnia, prosto na Trzech Króli. Złożył mu tamten tenże biskup starokatolicki. Oczywiście starokatolików uznajemy za pewną formę protestantów tak naprawdę. No nie oszukujmy się. Szczególnie, że oni też się jakoś z protestantami dogadują. Z takimi bardziej eklezjalnymi protestantami, ale z protestantami. Złożył mu tenże biskup gratulacje z powodu z tego, że on zapoczątkowuje nową epokę w dziedzinach religii. W 1905 roku utworzono towarzystwo Lista, Guido von List Gesellschaft. Utworzyli je
Wpływowi niemieccy pangermaniści i wydawcy literatury okultystycznej był ten niejaki Karl Luger, to taka dosyć ważna postać, był to burmistrz Wiednia, bardzo przykra postać, znany ze strasznie wojowniczego antysemityzmu. Niejaki Hugo Gering, wydawca literatury okultystycznej z Weimaru, Paul Zillmann, wydawca Metapsychische Rundschau, czyli przeglądu metapsychicznego, tak można chyba to przetłumaczyć, i bardzo wiele innych nazwisk nam obcych, ale ważnych wtedy postaci, wpływowych ludzi, inteligentów, arystokratów, przemysłowców, którzy zafascynowani byli myślą Lista. List pisał wiele. Pisał poezję, powieści, dramaty. Powiedzmy sobie może o jednym, na przykład utworze. Powrót młodego Dietricha. Młody Germanin, przymusowo ochrzczony, dzieje się to w V wieku po Chrystusie, powraca do swojego plemienia, gdzie dokonuje radosnej apostazji i przyłącza się do orgiastycznego kultu słońca. Jeśli chodzi o koniec życia, tak już kończymy biografię pana Lista. W czasie wojny głosił powstanie Wielkich Niemiec. Najpierw się bardzo podniecał facet, że o, będzie Wielka Rzesza, a potem o, nie będzie Wielkiej Rzeszy, ale to będzie wielkie oczyszczenie, które doprowadzi tak do odrodzenia rasy aryjskiej. Zmarł w Berlinie 17 maja 1919 roku. Prochy złożono we Wiedniu. Mowę pogrzebową, i to jest bardzo ciekawe, opublikowano w Münchener Beobachter, czyli chyba to przegląd monachijski, trzeba przetłumaczyć. Później była to gazeta nazistowska, która wydawana była aż do 1945 roku, aż do ostatecznego upadku III Rzeszy. No i teraz przejdźmy już do jego ideologii, do jego poglądów. W ramach pracy tego towarzystwa Lista opublikowywał on pseudonaukowe raporty o badaniach ariogermanów. Ich tam było wiele. Połączył pangermanizm z teozofią Blavatskiej, tworząc właśnie ariozofię. Utożsamiał ariów z piątą podstawową rasy, z piątą z podstawowych ras według klasyfikacji tej Blavatskiej, czyli zaraz po Atlantach. W pracy Die Religion der Ariogermanen w 1910 roku wspominał o cyklopich budowlach i statkach powietrznych Atlantów, co jest takim ważnym dowodem na czerpanie bezpośredniej inspiracji właśnie z prac Blavatskiej. Więc on przedstawiał taką historię, że w epoce przed chrystianizacją, przed tym, zanim przyszło tutaj straszne do Niemiec chrześcijaństwo w czasach Karola Wielkiego, było wielkie, armaniczne imperium pangermańskie. Germanie pochodzili z polarnego kontynentu Arktoga, to jest chyba jakaś wersja Hiperborei. Prehistoryczne megality w Dolnej Austrii były dowodem na przetrwanie rasy atlantyckiej w środkowej Europie. Byli ci Ariowie jakimś rodzajem potomków tych najlepszych przedstawicieli z Lemurian i z Atlantów, którzy się osiedlili tam na terenach niemieckich, Austrii, Niemiec, i zbudowali fantastyczną cywilizację ariogermańską, która upadła dopiero wtedy, kiedy przyszło wredne chrześcijaństwo. Imperium było rządzone przez gnostycką elitę królów kapłanów. Religia dzieliła się na dwa odmiany. Dla ludu mieliśmy egzoteryczny wotanizm. Religia była ta ludowa i tam jakby te doktryny boskie były ludziom przybliżane, pokazywane za pomocą mitów, podań, legend. Za to dla klasy najwyższej, klasy królów, kapłanów, ci, którzy byli przeznaczeni do rządzenia, mieliśmy właściwą gnozę, Armenschaft. Były tam trzy stopnie wtajemniczenia: uczeń, czeladnik i mistrz. Każda z grup posiadała swoje własne święte znaki i z nich właśnie wywodzą się runy. Kochani, więc była to religia, która tak naprawdę szukała Boga w sobie. Był to gnostycyzm, był to rodzaj tych pewnych prądów, które możemy znaleźć w buddyzmie, w hinduizmie. To znaczy wtedy, kiedy ludzie poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, techniki medytacyjne, techniki oddechowe, innego rodzaju, bo tego jest bardzo dużo, gdzieś starają się osiągnąć
jakiś rzekomo wyższy stopień duchowy i wejść w komunikację z panteistycznym bóstwem. Jednakże to wszystko zostało zniszczone. Katolicki podbój w VIII wieku za Karola Wielkiego. Część królów kapłanów uciekła na Islandię. Inna została w kraju, została gdzieś tam jakimiś wędrownymi trubadurami, została jakimiś magami. Generalnie rzecz biorąc, to była najstraszniejsza rzecz, jaka się wydarzyła w historii Germanów, czyli podbój przez katolików. Gnostyczna wiedza jednak została ocalona. I uwaga, została ona przekazana rabinom z kolonii i z tego właśnie powstała kabała. Żydzi oczywiście jednakże wypaczyli prawdziwą naukę, gdyż pochodzili z niższej rasy. Armani w sposób tajny był przekazywany różnymi drogami na przestrzeni dziejów. Takimi przedstawicielami armanizmu byli templariusze, renesansowi humaniści, różokrzyżowcy, ludzie typu Pico della Mirandola czy Giordano Bruno. Lista jest o wiele dłuższa. Wszystkiego rodzaju takiego organizacje, grupy, które czy to naprawdę byli różnego rodzaju magami, okultystami, czy poprzez różnego rodzaju literaturę popularną i wątki w kulturze sensacyjne, takie wrażenie teraz dla lista sprawiali. To znaczy, na przykład templariusze to jest chyba najlepszy przykład, na przykład. Tenże list po prostu włączył w taką ogromną listę podziemnego takiego właśnie nurtu tego armanizmu. Dla niego wszystkiego rodzaju średniowieczni heretycy, właśnie templariusze, różnego rodzaju ludzie parający się magią, różokrzyżowcy, wczesna masoneria, byli to ludzie, którzy rzekomo w sposób tajny i zakamuflowany tak naprawdę przechowywali tą zdrową doktrynę tego rasowego armanizmu. Doktryna ta miała przede wszystkim zakładać czystość rasową. Miała zakładać eugenikę, dbanie o czystość rasy, aby zachować ją od skażenia i aby ci królowie kapłani byli naprawdę czyści. Chrześcijaństwo jednakże oczerniało w przeciągu wieków królów kapłanów, uznając ich za różnego rodzaju czarowników czy hochsztaplerów. Zaszyfrowane przesłanie armaniczne przetrwało jednak także w średniowiecznej heraldyce, a jego depozytariuszami była arystokracja, która do końca nie wiedziała tak naprawdę skąd pochodzi, ale tak naprawdę była ona potomkami w dużej mierze także właśnie królów kapłanów z epoki pangermańskiego Imperium Armanicznego. To wszystko zostało przez niego opisane w pracy Das Geheimnis des Runen, czyli Tajemnice Runów z 1908 roku. Można tam znaleźć także takiego rodzaju hasła, które on rzekomo odczytał z runów, jak człowiek stanowi jedność z Bogiem, twoje życie spoczywa w Bogu, zaufaj Bogu w sobie. Widzimy więc, że było to typowe zaawansowane pogaństwo, jednakże bardzo mocno zabarwiono rasowo i darwinistycznie. Był to niejakiego rodzaju amalgamat właśnie tych trzech czynników: okultyzmu, darwinizmu oraz niemieckiego nacjonalizmu. List, chociaż zmarł niedługo po zakończeniu I wojny światowej, ogromnie wpłynął na swoich kontynuatorów, na swoich uczniów: Zilmana, Lanza, Stebendorfa i innych, o których można przeczytać w książce i o których być może sobie także opowiemy, gdyż są to bardzo interesujące wątki. Człowiek ten stworzył mitologię, do której odwoływali się naziści. Oczywiście ta mitologia podlegała także różnego rodzaju wpływom. Aczkolwiek tutaj wpływ Lista, jego wpływ tych, powiedzmy sobie szczerze, i to jest chyba oczywiste dla wszystkich, totalnych głupot, których nawymyślał, był niestety tragiczny. Oczywiście nie prowadził on żadnych badań naukowych. On podróżował po kraju, oglądał obyczaje ludowe Niemców, Austriaków, oglądał różnego rodzaju miejsca, które rzekomo kojarzyły mu się z przeszłością
i po prostu wyczarowywał sobie z głowy te teorie, które żenił z tymi okultystycznymi treściami, których się naczytał w książkach Blavatsky oraz innych, które od Blavatsky czerpali. Tu, żeby była jasność. Nie miało to nic wspólnego z pracami naukowymi. Kiedy wysyłał jakieś swoje różnego rodzaju artykuły rzekomo naukowe do Cesarsko-Królewskiej Akademii, wszystko było odrzucane. Na co się oczywiście oburzali pangermanistyczni Niemcy i uważali, że jest to kolejny, oczywiście, cios w plecy zadawany prawdziwej niemieckiej i pangermańskiej potędze przez klerykalną monarchię austro-węgierską. Widzimy to, że wprawdzie dla lista wrogów było wielu. Wrogiem byli oczywiście Żydzi, chociaż tu widzimy pewien paradoksalny wpływ Żydów. Wrogiem byli Słowianie. Wrogiem byli oczywiście także kapitaliści. To była także częściowo reakcja na industrializację, na urbanizację, na upadek Starego Świata. Lis bardzo narzekał na upadek rzemiosła, z czym bym się z nim w dużej mierze zgadzał. Na strasznie chaotyczny rozrost miast, w których pleniła się przestępczość, prostytucja i inne patologie. Jednakże tym największym i najstraszniejszym wrogiem było chrześcijaństwo i głównie Kościół katolicki, który za pomocą inkwizycji, podboju, ale także ośmieszenia i zakłamania historii zniszczył święte, prawdziwe, rasowe i eugeniczne imperium Ario-Germanów. Także dziękuję za wysłuchanie. Do następnego razu. Trzymajcie się i cześć.